Czy państwo nie są w stanie tak zarządzić cenami, żeby one na stacjach były niższe? Nie odnosić ich do bieżących cen ropy? Bo to pytanie często pada. My nie odnosimy cen do bieżących cen ropy. Mhm. Ceny odnosimy do bieżących cen paliw na rynkach ARA. Tak. Tak? I te bieżące ceny paliw, to co usiłuję powiedzieć, od... W zasadzie od czwartego kwartału 2021 kształtują się zupełnie w oderwaniu od cen ropy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jest za mało rafinerii w stosunku do popytu i relacja między popytem a podażą kształtuje te ceny. No tak, tylko że jeżeli właśnie, cały czas zastanawiam się, czy Orlen nie ma możliwości wykonania ruchu, bo pan prezes Obajtek powiedział, tak wynikało to z jego wypowiedzi, że jednak w tym czwartym kwartale te ceny były sterowane po to, żeby nie było szoku od stycznia w momencie, kiedy zostanie podniesiony VAT. Więc wydaje mi się, że państwo mają określoną elastyczność decydowania o cen. Państwo dysponują rynkiem hurtowym też. Tak. Określone marże na rynku hurtowym też są, bo cały czas się, znaczy wyobrażam sobie, że mogą państwo zadziałać nie tylko na poziomie podatków, ale także na poziomie samego Orlenu. Panie doktor, wszystko można. No zrobił to premier Orban. I do czego to doprowadziło? Jeśli mamy otwartą gospodarkę rynkową, tak, i handlujemy towarami, które wytwarzają inni, kupują i sprzedają, to nasza cena nie zależy od naszych kosztów, tylko po prostu zależy od relacji popytu i podaży, czyli na rynkach globalnych, a tą relację ciągniemy z rynku ARA. Czyli nasze ceny hurtowe nawiązują, hurtowe ceny benzyn nawiązują do cen benzyn na rynku ARA, hurtowe ceny paliw nawiązują do cen paliw na rynku ARA, plus koszty logistyki. Tak jest dalej dowieźć paliwo do nas niż na przykład do Niemiec, gdzieś, które są bliżej tych portów. Z tego nasze paliwo na bramie kosztuje tyle, ile trzeba zapłacić za kupienie paliwa na rynku ARA, opłacenie wszystkich tych i dowiezienie na bramę. Koszty nasze nie mają tu znaczenia. Nie, no na pewno. Koszty wpływają na zysk, ale nie wpływają na ceny paliwa. No tak, ale koniec końców do tego się to sprowadza, bo jeżeli patrzę na wynik Orlenu, proszę mnie sprostować, jeżeli się mylę. I to, ten ciekawy wywód, który pan zrobił na temat rafinerii, no to rzeczywiście... Pan prezes Obajtek często mówi, ale marża na detalu to jest tam ponad 600 milionów złotych, 3% zysku to jest nic. No dobrze, ale jak ja patrzę na zysk w rafineriach, to on jest gigantyczny, ten zysk rafineryjny. No jest gigantyczny. Czy z tego nie da się, mówiąc w dużym uproszczeniu, proszę mi patrzeć, uszczknąć po to, żeby klient płacił mniej na stacji benzynowej? Bo on jest też niestandardowy, prawda? Generalnie nie da się tego uszczknąć, dlatego że po prostu... jeśli my byśmy nasze ceny hurtowe obniżyli w stosunku do cen na rynku ARA, tak? Ceny hurtowe, tak. To co by się stało? No może u nas ceny detaliczne by spadły, ale zaczęto by u nas kupować paliwo i wywozić z kraju. Czyli jednak da się to zrobić. Proszę pani, wszystko się da zrobić, tylko trzeba patrzeć, jakie są tego koszty. To znaczy, to co chcę powiedzieć, to jest po prostu samobójstwo. Tak? Mhm. Po pierwsze, działanie na niekorzyść koncernu. Po drugie, sprowadzenie, że tak powiem, sytuacji, kiedy za chwilę będziemy mieli kapki na paliwa. Nie da się tego zrobić, bo jak obniżymy cenę hurtową i będziemy mieli u nas taniej niż za granicą, to nasze paliwo wyjedzie za granicę. Importujemy 30% paliw w stosunku do popytu. Import nie przyjedzie, bo kto będzie kupował drożej i sprzedawał u nas taniej?